Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze Onkofundacji Alivia, regularnie organizowanym przez od jakiegoś czasu. Dzisiejszy temat to skóra pod czujnym okiem dermatologa i onkologa. Słońce coraz mocniej świeci. Już widziałam na ulicach krótkie spodemki, odkryte ramiona. I tu pojawia się pytanie, czy wiemy, jak zabezpieczać się przed słońcem, by ustrzec się nowotworów skóry, w tym bardzo groźnego czerniaka? I czy tylko słońce jest tym głównym czynnikiem ryzyka? O tym wszystkim w dzisiejszym webinarze i nie tylko o tym opowiedzą nam dermatolog i onkolog. Ja nazywam się Agnieszka Dolna, jestem koordynatorem programów pomocowych w Onkofundacji Alivia. Jestem odpowiedzialna za projekty edukacyjne, za portal Prosto w Raka, za onkomapę oraz bazę wiedzy na stronie alivia.org.pl oraz za organizację webinarów takich jak ten dzisiejszy. Serdecznie chciałam podziękować za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym webinarze naszym prelegentkom. Dzisiaj mamy takie babskie spotkanie online. Zaproszenie przyjęła pani dr Anita Jabłonowska-Kosek, lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy w dermatologii, medycynie estetycznej, laserowej, dermatochirurgii, członek wielu towarzystw naukowych i stowarzyszeń oraz założycielka Centrum Medycyny Estetycznej i Laserowej w Olsztynie. Witamy serdecznie. O oku onkologa opowie nam pani profesor dr habilitowana nauk medycznych Bożena Cybulska-Stopa, specjalista onkolog kliniczny, naukowo i zawodowo związana z Narodowym Instytutem Onkologii, Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie, Gliwicach i w Warszawie. Pracownik akademicki, specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu m.in. nowotworu skóry, ale nie tylko. To nowotwory piersi, przewodu pokarmowego, urologiczne i ginekologiczne. Jest orędowniczką stosowania domowej chemioterapii i leczenia dzięki infuzorom, przepraszam, musiałam się dokształcić, ale już wiem, że to jest fenomenalne ułatwienie dla pacjenta. Pracuje również naukowo, jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz autor podręczników. Nasze zaproszenie przyjęła też pacjentka, pani Ewelina Rzychlińska, która podzieli się z nami swoją historią i doświadczeniem życia z czerniakiem, a o wsparciu, jakie oferuje Onkofundacja Alivia dla pacjentów oraz ich bliskich w zmaganiu się z chorobą, opowie Jadwiga Chojecka, moja koleżanka z działu. Przejdźmy zatem do meritum. Chciałam poprosić panią dr Anitę Jabłonowską-Kosek o przybliżenie nam tematu zmian skórnych o charakterze nowotworowym, z jakim spotyka się dermatolog w codziennej swojej pracy. Co powinno zwrócić naszą uwagę? Do jakiego lekarza się udać? Co może dermatolog, a czy pacjenta powinien przejąć pod opiekę onkolog? Oraz kilka słów o profilaktyce, czyli co możemy zrobić, żeby w jakim stopniu zapobiegać nowotworom skóry. Poproszę pani doktor o podjęcie pałeczki. Pani Anito. Pani doktor, trzeba mikrofon włączyć. Dzień dobry jeszcze raz. Dziękuję za przedstawienie. Jako dermatolog pracuję od 1996 roku i na przestrzeni tego czasu jak gdyby ilość stwierdzanych przypadków nowotworów skóry i podejście do nowotworów skóry, do dermatologii jako takiej, bardzo się zmieniło.
na przestrzeni czasu obserwowałam zmianę mentalności w ocenie wpływu światła słonecznego. Pacjenci zaczęli się uczyć ochrony przeciwsłonecznej, pacjenci zaczęli dostrzegać związek pomiędzy słońcem i chorobami i nowotworami. Podstawową rzeczą w ocenie dermatologicznej skóry jest po prostu cała skóra. Całą skórę trzeba pamiętać, jaką się ma, bo od tego punktu wyjścia, od tego punktu wychodzimy. Zawsze pojawienie się jakiejś nowej zmiany na skórze powinno nas przynajmniej uwrażliwić celem obserwacji. Nie mówię, że od razu niepokoić, bo musimy być świadomym pacjentem. Wszelkie zmiany skórne mają swoją zawsze genezę. Gdzieś najpierw jest jakaś drobna kropeczka, grudeczka, zaczerwienienie. Ono nie ustępuje, rozwija się, zmienia. Tutaj na pierwszym slajdzie tak chciałam zilustrować, jak gdyby czym skorupka za młodu nasiąknie, czym tym na starość strąci, jak mogą wyglądać skóry u osób młodych już wtedy, kiedy doszło do nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne, bo to jest taki główny czynnik w chorobach nowotworowych skóry, o który zabiegamy, żeby nie miał takiego wpływu. Jesteśmy ludźmi o jasnej karnacji, która na północy o tyle się sprawdziła, że dawało to zwiększoną nabywalność witaminy D3, ale z kolei przy nadmiernej ekspozycji na słońce, szczególnie w czasach, kiedy ludzie podróżują, szukają słońca po długiej zimie, może być, że tak powiem, może skutkować transformacją nowotworową. Codzienna pielęgnacja, oglądanie siebie, troska o wygląd pozwala na zachowanie dość wyraźnego zakresu czujności onkologicznej przez samego pacjenta. Ze statystyk wynika, że znacząco częściej tym pacjentem jest kobieta. Panom nie będziemy zarzucać niedbałości, natomiast zawsze to jest albo kobieta przychodzi sama ze sobą, albo przyprowadza swojego męża, partnera, narzeczonego, syna, dziecko itd. Jest trochę ciągle pokutuje tendencja w społeczeństwie, żeby jak gdyby nie ruszać zmian, nie podejmować żadnych działań. Natomiast te działania są konieczne, bo ratują po prostu życie. Ponadto żyjąc ze sobą razem, możemy jak gdyby siebie pilnować wzajemnie, tak? Dzięki temu, że utrzymujemy jakąś bliskość w związkach, że jesteśmy w rodzinie. Każdy ma szansę, jak gdyby każdy ma szansę wcześniej trafić pod opiekę specjalisty, co bardzo skraca ewentualną konieczność, możliwość diagnozy. Skórę oglądamy zawsze całą, kąpiemy się, dotykamy, sprawdzamy okolice widoczne, niewidoczne, intymne, też za pomocą lusterka. Jest to ważne w przypadku nowotworów skóry, które niekoniecznie muszą się pojawiać tylko pod wpływem słońca. Tak? Inne są czynniki, które sprzyjają pojawianiu się nowotworów. Jest drażnienie, są blizny, są choroby okolic płciowych, jest dzisiaj twardzinowy zanikowy. O tym też trzeba pamiętać, że każdą taką zmianę należałoby skonsultować, tak? Bo jak gdyby bojąc się czegoś, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki to ma charakter dopiero po wizycie u specjalisty. Pamiętajmy też, że pokutuje jeszcze w naszym społeczeństwie, tak jak ja przyjmuję pacjentów, tak zwana agencja jedna pani powiedziała. Nawet przy dużym stopniu zaufania do drugiej osoby zawsze należy pamiętać, żeby odrzucić to. Lepiej nie wiedzieć, lepiej nie ruszać, bo to nie ruszać to dotyczy tego, żeby nie drażnić, nie skubać, nie grzebać,
Natomiast nie znaczy to nie wycinać. Wycina się zazwyczaj zmiany w całości. Jeżeli jest zmiana, która budzi pewne wątpliwości, jest duża, można pobierać wycinki, to też nie wpływa na ostateczny efekt leczenia czy postępowania. Po prostu przybliża nam diagnozę. Wczesne wykrycie nowotworu zazwyczaj kończy się całkowitym wyleczeniem i praktycznie pełnią powrotu do zdrowia, szczególnie w przypadku nowotworów dermatologicznych, a nawet czerniaka. Czerniak w większości pacjentów, u moich pacjentów, czerniaki są wycięte i taka osoba jest pod stałą obserwacją i pojawienie się czerniaka pierwszy raz sprzyja czasami też temu, żeby pojawiał się nowe, bo dotyczy to najczęściej osób, które już tych pewnych nieprawidłowych działań wobec swojej skóry, czyli opalania się, dokonywały przez wiele lat, więc ta skóra cała jest jakby pod obserwacją, ale wtedy, kiedy dokonujemy regularnych wizyt, ten czerniak jest pod kontrolą i zazwyczaj, nawet jeżeli się pojawi ponownie jakaś tego typu zmiana lub sugerująca czerniaka, jeżeli jest wycięta, to nie mamy się aż tak czego obawiać. Pamiętajmy o tym, że skóra jest największym organem człowieka i najbardziej dostępnym. Wszystkie rzeczy, które są gdzieś w środku, będą dopiero sygnał bólowy nam powie o czymś, a skórę widzimy. Podstawowym badaniem, podstawowym sposobem oceny skóry jest badanie oglądaniem z uzupełnieniem, zastosowaniem dermatoskopu, czasami wideodermatoskopu, czyli mikroskopu skórnego. To nam pozwala według pewnych zasad ocenić struktury i wyselekcjonować zmiany skórne, które rzeczywiście wymagają badania histopatologicznego po uprzednim wycięciu. Badanie jest bezbolesne, więc nie ma się czego bać. Pacjenci nieraz przychodzą przerażeni, a my jesteśmy od tego, żeby rozwiewać wątpliwości. Tak? Pacjent przychodzi ze zmianą, którą zobaczył w gazecie, że wygląda podobnie. Po ocenie dermatologicznej pacjent jak gdyby może spać spokojnie. Więc jak gdyby rozwiewajmy te wątpliwości i śpimy spokojnie. Tutaj mamy przykład na slajdzie, który teraz wyświetliłam. Krwiak podpaznokciowy. Najczęściej do mnie trafiają pacjenci, jeżeli chodzi o zmiany paznokciowe, z krwiakiem podpaznokciowym. Rzadko, bardzo rzadko pojawia się czerniak. Także większość tych ocen po prostu rozwiewa te wątpliwości i pozwala dalej cieszyć się życiem. Inne zmiany, które pacjent sam przynosi, ogląda, albo bliscy często się zgłaszają z tym, że coś się pojawia, to są tutaj akurat nie groźny konglomerat brodawek łojotokowych i prosaków powstałych wskutek pocierania. Często te brodawki łojotokowe, które wyglądają też niepokojąco, są brązowe, ciemne, więc boimy się, że to są tak zwane pieprzyki, że to są znamiona melanocytowe, czyli barwnikowe. One zazwyczaj są po prostu niegroźne. Czasami mogą znajdować się nad czymś, nad jakąś zmianą melanocytową. Tego nie jesteśmy w stanie ocenić. Najczęściej je po prostu mrozimy wtedy, kiedy są, zamrażamy je cienkim azotem, wtedy, kiedy są w szczególności swędzące albo w miejscach drażnionych. To się dobrze sprawdza. Tutaj mamy też przykład łagodnej zmiany naczyniowej dolnej wargi, która pacjentkę zaniepokoiła, bo nie była od zawsze, tak, pojawiła się w jakiś tam sposób, natomiast jest łatwo też rozwiać jak gdyby wszelkie skutki, wszelkie wątpliwości. Z takimi zmianami pacjenci czasami przychodzą, jak gdyby obudzi się ich niepokój, bo przeczytali coś w gazecie. To są zupełnie łagodne guzki typu znamion tak zwanych komórkowych albo skórnych, które z powodów estetycznych mogą zupełnie bezpiecznie być usuwane, mogą być wycięte, mogą być podane waporyzacji laserem, goją się bardzo dobrze, nie pozostają specjalnie wielkich blizn. Tutaj przeszłam teraz do tego, jak my dermatolodzy patrzymy na te nowotwory skóry. Nowotwory skóry się dzieli na
takie dwie główne grupy, czerniaka i nieczerniakowe nowotwory skóry. Czerniak jest uznawany za najbardziej złośliwy z nowotworów skóry. Nie nazywamy go rakiem, bo rakiem nie jest, on pochodzi z tkanki mezenchymalnej. Jest to jak gdyby taki podział histopatologiczny, histologiczny właściwie. Nieczerniakowe nowotwory skóry, wśród nich najczęściej występujący w ogóle nowotwór skóry to jest rak podstawno-komórkowy. On się dzieli na wiele typów, najczęstszym typem jest typ guzkowy i typ guzkowy bez owrzodzenia jest tak potocznie przez nas nazywany baziakiem. Jest najłagodniejszym z raków właściwie w ogóle. On może być w wielu przypadkach nawet zamrożony ciekłym azotem, szczególnie w lokalizacjach, które jak gdyby przy wycięciu mogłyby spowodować jakieś takie niekorzystne funkcjonalnie zmiany na skórze. Następnym rakiem jest rak kolczystokomórkowy, czyli z grupy raków płaskonobłonkowych. Rak kolczystokomórkowy jest rakiem bardziej złośliwym. Występuje trochę jeszcze w późniejszym wieku niż rak podstawno-komórkowy, bo rak podstawno-komórkowy, tak jak powiedziałam, jest dosyć częstym rakiem i występuje dosyć często, może występować nawet u osób stosunkowo młodych. Rak kolczystokomórkowy raczej rzadziej występuje u osób młodych, jest rakiem dotyczącym osób w podeszłym wieku, bardziej w okolicach pogranicza skóry i błon śluzowych. Jest bardziej taki niepokojący w swoim wyglądzie, często ma nacieczoną podstawę, owałowany brzeg. Natomiast rak podstawno-komórkowy jest takim perlistym guzkiem, który często u pacjentów nie budzi niepokoju, dopiero ktoś o pewnym jakimś takim już opatrzeniu zwróci komuś uwagę, że to tym się trzeba zainteresować. Często to są panie kosmetyczki, często to jest jak gdyby osoby, które już coś podobnego miały, albo przy okazji zwykłej wizyty dermatologicznej to też bardzo się często zdarza. Ponadto pacjenci otrzymując rozpoznanie histopatologiczne różnych zmian usuniętych ze skóry, które miały charakter podejrzany, mogą trafić na rzadsze nowotwory w ogóle. To są miejsaki, to są także mezenchymalne nowotwory, albo pierwotne skórne chłoniaki, te lub komórkowe. Z tym, że chłoniaki z typu T, to są takie już wieloletnie, nazwijmy choroby, dosyć poważne, bo bekomórkowe nie mają takiego ciężaru gatunkowego i zazwyczaj dobrze się prowadzą. Natomiast przy skórnych chłopakach, chłoniakach T komórkowych mamy tam takie dwie grupy. Zdziarnienia grzybiasty i zespół Cezariego, które obserwuje się przez lata, z tym, że zespół Cezariego to zazwyczaj może nastąpić na dosyć w krótkim czasie taki zespół czerwonego człowieka, więc ma zupełnie inny charakter i przy innych okazjach jak gdyby na niego się trafia. Czasami one są błędnie rozpoznawane, więc pacjent kilka razy przychodzi do lekarza, za czym zostanie postawiona prawidłowa diagnoza. Wracając do tych podstawowych nowotworów skóry, najbardziej takiej częstej, regularnej kontroli podlegają wszelkie zmiany barwnikowe, melancytowe. Szczególnie u osób, które w rodzinie miały czerniaka, ale też u osób, które mają taką wyższą świadomość jak gdyby wiedzą, że badając się często można po prostu szybko uchwycić jakieś zmiany, które na bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju są całkowicie wyleczalne albo prawie całkowicie wyleczalne, w tym sensie, że ten odsetek jak gdyby wyleczeń jest bardzo, bardzo wysoki, całkowitych. Tutaj tak dla zilustrowania, jak to może wyglądać i jakie się sytuacje zdarzają, bo tych sytuacji jest bardzo dużo i czasami są przeaczane. Jeżeli chodzi o czerniaki, to
może się też zdarzyć, często się zdarza w mojej praktyce, że to są takie sztrasy diagnozy. Niedawno miałam okazję być w sklepie zoologicznym i pacjentka, która, pani, która przede mną stała przy kasie, no, ma ewidentną zmianę czerniakową na twarzy. Ja oczywiście poprosiłam ją, żeby przyszła do mnie do gabinetu. Niestety do tej pory nie przyszła, więc ja tylko liczę na to, że poszła gdzieś indziej i się tym zajęła, bo starałam się w sposób łagodny przekazać, żeby jednak postarała się tym zająć. Tutaj w tych przykładach, które przedstawiłam, to są oczywiście moi pacjenci. Taki przykład czerniaka, który może być niezauważony przez samego pacjenta, bo mówimy wcześniej o znamionach, które są na całym ciele, je oglądamy, pacjent jest świadomy, przychodzi, ale tutaj sytuacja była taka, że przyszła do mnie pacjentka z zupełnie inną sprawą, ze sobą i pokazała mi zdjęcie męża swojego. I to była w ogóle ostatnia pacjentka, bo to tak najczęściej bywa. Ostatnia pacjentka pokazała mi zdjęcie, tak tylko, żeby się dopytać. No to ja spytałam się tylko, gdzie jest pani mąż, niech przyjedzie. Bo nie lubię odkładać szczególnie spraw, kiedy podejrzewam czerniaka, na później, więc rzeczywiście poczekałam na pana męża, wystawiłam skierowanie pacjentowi. Miał wyciętą zmianę, okazał się czerniak ciążący się powierzchownie, do tej pory pod kontrolą bez jakiejś progresji. Drugi przykład to jest taka zmiana, patrzymy ludziom w oczy, więc patrzmy ludziom w oczy i zauważajmy, że mogą mieć coś przy oczach, bo bardzo często raki podstawno-komórkowe pojawiają się w tej lokalizacji, którą pokazałam. Tutaj jest zmiana dosyć już tak jak gdyby lekko przegapiona, dlatego że ona już troszeczkę urosła. Pojawiło się ogrodzenie w części centralnej, więc no, wymaga dosyć szybkiego działania po to, żeby nie rozrastała się, nie niszczyła struktur otaczających i żeby nie wymagało to zbyt szerokiego cięcia chirurgicznego, które wpływa potem na wygląd człowieka. Trzecia zmiana to jest tutaj, jak gdyby trochę pobieżnie szukałam wśród moich pacjentów takiego konkretu, to jest pani, która miała już wycięty raz raka kolczystokomórkowego z potwierdzeniem histopatologicznym. Ta zmiana po dosłownie no, to kilku miesiącach doszło do wznowy. Pacjentka była taka, szukała jak gdyby rozwiązania innego niż cięcie chirurgiczne, ale ostatecznie skończyło się na wizycie u chirurgów, onkologów, dlatego że no, i gdyby jest to zmiana, która i gdyby w naszym dermatologicznym postępowaniu no niestety nie idzie nam łatwo leczyć coś takiego. Także to rzeczywiście jest sprawa dla onkologów. To mówimy o raku kolczastokomórkowym. Pani była starsza, bardzo taka zestresowana koniecznością kolejnego cięcia, ale czasami po prostu zwyczajnie trzeba. Trzeba się zająć tym w sposób taki definitywny. Do zmiany, które pojawiają się na skórze, które też niepokoją, chociaż mogą nie być jeszcze takim rozwiniętym nowotworem, mówię tutaj o zmianie po stronie lewej, takie zmiany pojawiają się najczęściej u mężczyzn, tak jak ja obserwuję, mogą być u kobiet, ale najczęściej u mężczyzn w obrębie łysiny skóry głowy, skóry pozbawionej włosów i w dodatku przez wiele, wiele lat eksponowanej na słońcu. Często z takich zmian przednowotworowych, bo my lubimy mrozić tego typu zmiany, stosujemy solakutan, taki żel lub jego pochodne, to jest preparat, który po zamrażaniu smarowany przez kilka dobrych tygodni daje dużo wyleczeń, natomiast te zmiany mimo wszystko często nawracają i trzeba wtedy się zastanowić, co dalej robić. W takich przypadkach często stosujemy terapię fotodynamiczną, trzeba ta pacjenta przygotować, stosuje się taki, jest to leczenie bardzo mało inwazyjne, dość skuteczne, czasami się posiłkujemy jeszcze do leczaniem kremem Aldara, który zawiera imiquimod,
wymaga to takiej dużej cierpliwości ze strony pacjenta. Pacjenci nie lubią leczenia długotrwałego i takiego, które jest niewygodne, natomiast trzeba być cierpliwym i poddać się czasami takiemu postępowaniu, bo efekty są czasami lepsze, a te zmiany, którą tutaj pokazuję, są często bardzo liczne. I to budzi kłopot, pacjenci są zniechęceni, krążą po lekarzach, bo ten lekarz lepiej poleczy, tamten lekarz lepiej poleczy. Natomiast czasami po prostu trzeba być cierpliwym i przyjąć jeden sposób postępowania. Tutaj mamy taki przykład choroby Bowena. Ta choroba Bowena stosunkowo często się zdarza, właśnie w obrębie szczególnie tułowia, najczęściej pleców, wśród moich pacjentów. Ten rodzaj nowotworu, jeżeli są zmiany nieduże, to naprawdę wystarczy zamrozić i efekt jest dosyć dobry nawet i w sensie estetycznym. Co budzi nasz niepokój? Co sugeruje konieczność tej konsultacji? Właściwie my dermatolodzy uważamy, że każda zmiana powinna być obejrzana przez dermatologa, bo wśród pacjentów panuje takie podejście, że jest albo krosta, albo liszaj i właściwie pieprzyki jeszcze się zdarzają i to jest wszystko, czym pacjent sam jest w stanie nazwać to, co się mu zdarzyło. Natomiast no, my mamy dużo większą gamę określeń, a tak naprawdę często przy zwykłej wizycie stosując dermatoskop, który teraz jak gdyby używamy nie tylko do badania znamion, dermatoskopem się posługujemy do całej masy schorzeń skórnych, jak gdyby różnicuje nam postępowanie. Zawsze nie lubimy zmian, które są tak zwane de novo, czyli nie było, a jest i się utrzymuje, powiększa, rośnie, nowe znamiona, nowe pieprzyki częściej okazują się zmianami złośliwymi, chociaż to nie dotyczy wszystkich. Pamiętajmy, że zmiana, która się nie goi, zawsze budzi niepokój. Zmiany, tak jak mówiłam, tak zwane pieprzyki, czyli zmiany barwnikowe, zmiany melanocytowe, szczególnie pacjenci się boją zmian, które mają od lat, ale są wystające i w końcu zdecydowali się skonsultować. Natomiast należy zwrócić uwagę szczególną też na zmiany, które są po prostu płaskie w kolorze, w poziomie skóry, natomiast dosyć ciemne, chociaż nie wszystkie są ciemne, zależy od fototypu. Takie, które na przykład były jasne dosyć, a w dosyć krótkim czasie ściemniały lub odwrotnie ciemne, stały się w jakiś sposób jasne w dosyć krótkim czasie. No po prostu taka obserwacja zawsze wymaga konsultacji. Zmiana barwnikowa, która była dotychczas płaska, w dość takim odczuwalnym, krótkim czasie zmienia się i zaczyna przybierać postać guzka. Szczególnie, że ten guzek ma inną formę, inną jak gdyby teksturę. Trzeba na to zwrócić uwagę. Zapraszamy wtedy. Swędzenie. Świąd jest dosyć częstym objawem w obrębie zmian skórnych, nowotworowych. Świąd jest w ogóle częstym objawem w obrębie zmian skórnych. Najczęściej występuje w chorobach alergologicznych, ale pojedyncza zmiana, która do tej pory była, nazwijmy to, nie ma, czyli nie odczuwaliśmy jej, a zaczyna swędzić, budzi niepokój. Zmiany, które nie goją się, pieką, swędzą, w jakikolwiek sposób są odczuwalne. Jestem, bo tak mi się tutaj jakieś komunikaty pojawiają. Grudki. Często się zdarza tak, że pacjent przychodzi i mówi tak, miałam taką krostę, miałam taką, my nazywamy grudką, tak, miałam taką krostę, podrapałam i ona się przestała, nie chce zgoić. To też jest taki sygnał, że trzeba z tym coś zrobić, tak? Zmiany w zakresie paznokci, tak jak ja wcześniej na początku pokazywałam, zmiany, które najczęściej się zdarzają, są po prostu krwiaki. Natomiast zmiany w obrębie paznokci, które mają taki wygląd pasm brązowych, które rosną razem z paznokciem, jak gdyby stanowią takie pasmo w osi paznokcia,
często jak zmieniają, bo są pacjenci, którzy to mają od urodzenia, szczególnie dzieci mogą to mieć i nie budzi to jakiegoś specjalnego niepokoju. Natomiast u osób dorosłych nie było, a jest, albo było, a ściemniało, to też budzi niepokój. U dzieci zmiany takie nowotworowe, skórne zdarzają się dużo częściej. No jest jedna jednostka chorobowa, która jak gdyby genetycznie predestynuje pacjentów do tego, żeby pojawiały się liczne zmiany. To jest jednostka, która się nazywa xeroderma pigmentosum. Natomiast zdarza się no, stosunkowo rzadko i od początku wiadomo, że to jest właśnie ta jednostka genetyczna, dosyć wcześnie jest diagnozowana, wymaga bezwzględnej ochrony przeciwsłonecznej. Tak? Co jeszcze, na co trzeba zwrócić uwagę? Wszelkie, znaczy tak, cały nasz styl życia sprzyja nowotworom, bo tak jak mówi Hipokrates, jak nie zmienisz swoich przyzwyczajeń, nie będzie można ci pomóc. Także im wcześniej zmienimy złe nawyki, tym większa będzie pomoc. W Polsce przez wiele lat istniało mnóstwo solariów. To była taka zmora dla nas, dlatego że pacjentki często były uzależnione od tych solariów i jak gdyby przychodziły na kontrolę, a jednocześnie korzystały z solariów i nie dały sobie przetłumaczyć. To było przygotowanie do lata, to było przygotowanie skóry do opalania. A niektóre po prostu były uzależnione, bo miały dobre samopoczucie i tak dalej. Niektóre osoby, które by się eksponowały też na solarium, czy to w przebiegu na przykład atopowego zapalenia skóry, albo łuszczycy, chociaż akurat solaria łuszczycy nie pomagają aż tak. Najlepszym postępowaniem profilaktycznym, czyli zapobiegającym w dużej mierze pojawieniu się nowotworów skóry, jest fotoprotekcja, czyli ochrona przed słońcem. Podstawową ochroną przed słońcem, to ja zawsze uczulam pacjentów, to jest to, żeby chodzić niesłoneczną stroną ulicy. Tak? Są pacjenci, którzy jak tylko wyjdą pierwsze promienie słoneczne, podciągają spodnie, odchylają dekolty, wystawiają twarz do słońca i jazda. Natomiast to nie jest dobre postępowanie. Są pacjenci, którzy mówią, ale ja się nie opalam. Natomiast no, czynnie jeżdżą na rowerze, chodzą po górach, grają w piłkę. Trzeba pamiętać, że między godziną 15 nas tam nie ma, tak? Czyli na słońcu. Jesteśmy ludźmi północy, jesteśmy ludźmi o jasnym fototypie. Jesteśmy ludźmi, którzy tak naprawdę nie znają swoich możliwości skóry, tak? Mówimy, albo moja mama była zawsze opalona, to ja też mogę się opalać. Natomiast mamy też tatę, który był blady i parzył się na słońcu, a my mamy taką nie do końca ciemną skórę. Pamiętajmy o tym, że nie ma czegoś takiego jak opalanie na czerwono. Tak? Na czerwono to jest oparzenie pierwszego stopnia skóry. Nie opalamy dzieci. Dzieci nie potrzebują się opalać. Tak? Dzieci wystarczy, że mają jakąkolwiek aktywność na słońcu, w czapeczce. No niestety nie możemy tutaj liczyć na pediatrów, bo pediatrzy uważają, że trzeba eksponować skórę. To jest taka jak gdyby trochę stara szkoła. Natomiast ja to zawsze mówię, że witaminę D3 można kupić. Szczególnie wtedy, kiedy naprawdę nie mamy skóry do opalania. W naszej szerokości geograficznej, w naszym kraju najczęściej spotykamy się z fototypem pierwszym, drugim, właściwie drugim, pierwszym w tej kolejności. I to jest fototyp, to są jasne skóry. Te skóry są bardzo wrażliwe na słońce. Słońce już jakby w pewnym zakresie operuje od marca. Tutaj mówimy o nowotworach, ale przy chorobach z nadwrażliwości na słońce właściwie powinniśmy się cały rok zabezpieczać. Więc no te osoby jak gdyby są bardziej świadome. To, co zauważyłam też w mojej praktyce, to też pacjenci, którzy mają znamiona bardzo liczne, ale też na przykład tatuują się na całym ciele.
Bardzo trudno jest oceniać osoby, które są wytatuowane. Miałam też taką pacjentkę, która nie dość, że chodziła do nasonarium, była pięknie wytatuowana w jakieś takie koronkowe wzory i regularnie się badała, no bo była taka świadoma, ale właśnie ten fakt uczęszczania na solarium, pewne też predyspozycje genetyczne, bo jej siostra do mnie chodzi, która się wcale tak nie opalała, a też zdarzały jej się takie znamiona, które no, wychodziły w badaniu histopatologicznym jako dysplastyczne. I ta pacjentka rozwinęła czerniaka. I tego czerniaka żeśmy wypatrzyli pośród tego tatuażu. Takiego bardzo no, niemałego w każdym bądź razie. Więc proszę zwrócić uwagę, że jeżeli podejmujemy tego typu decyzje, to niech one będą przemyślane i musimy wtedy ten poziom świadomości podnieść znacząco, tak, żeby sobie na to móc pozwolić. Pamiętajmy, że wszystkie nasze działania w postaci palenia papierosów, spożywania przetworzonej żywności, chorób metabolicznych, chorób, które w ogóle przebyliśmy, chorób z autoagresji, chorób immunologicznych innego rodzaju, trochę obniżają naszą odporność na albo tą naprawialność skóry, akurat mówimy o skórze, i musimy wtedy zachować szczególną ostrożność, bardzo być wrażliwi na wszelkie nasze na przykład nowe wykwity. Pamiętajmy też, że no ja jestem dermatologiem, wenerologiem, przez wiele lat pracowałam w poradni WU, zachowania seksualne, tak? Bo nowotwory skóry to też nowotwory okolicy narządów płciowych. Zakażenia wirusem HPV, które mogą się w przypadkach ginekologicznych kończyć rakiem szyjki macicy, ale też mogą kończyć się, szczególnie tymi typami onkogennymi, mogą kończyć się nowotworami, częściej takimi brodawkowatymi, brodawkującymi okolic narządów płciowych albo okolic jamy ustnej. Ponadto i to też wymaga sprawdzenia i niekoniecznie tylko u mnie. Ja wiem, że już trochę przegięłam, także proszę pamiętać, że to są schorzenia w okolicach genitalnych, które nie są akurat spowodowane wirusem brodawczaka, a też mogą prowadzić do zmian nowotworowych w tych okolicach, na przykład liczej twardzinowy zanikowy. Ja właściwie już tu chyba wszystko powiedziałam. Tutaj pamiętajmy, że przychodnie działają. Przychodnie specjalistyczne działają, ja przyjmuję. Miałam taki krótki okres na początku pandemii, gdzie rzeczywiście co któryś tam pacjent do mnie tylko trafiał, a resztę próbowaliśmy załatwiać. W przypadku dermatologa to jest męka, powiem szczerze, bo to trzeba jednak tego kontaktu i trzeba regularnie się zapisywać na wizyty. Niektórzy pacjenci przychodzą z tą przeszłością onkologiczną nawet i co 3 miesiące, jak tego wymagamy. Niektórzy pacjenci po prostu chodzą regularnie, raz na pół roku, raz na rok. Jak są znamiona liczne, to u dzieci trochę tam rzadziej, ale też pilnujemy. Dziękuję Państwu. Nie wiem, czy wyczerpałam temat, ale temat jest rzeka, więc... Jeśli będzie potrzeba, to jeszcze zorganizujemy kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tematu nowotworów skóry i poglądowe zdjęcia. Ja tylko z techniczną informacją, mamy już ponad 80 osób, gościmy na naszym webinarze. Przypominam, że można cały czas zadawać pytania na czacie. Czat jest moderowany, więc się pojawiają te pytania chwilkę później, a czas na pytania i odpowiedzi będzie pod koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że starczy na to czasu. A teraz czas na panią profesor. Mamy pacjenta ze wstępną diagnozą nowotworu, pacjent trafia pod pani skrzydła. I co dalej? Jakie mamy obecnie metody leczenia do dyspozycji? Czy wszystkie te najbardziej skuteczne i rekomendowane przez ESMO są dostępne już w Polsce, refundowane? Zapraszam panią profesor Bożenę Cybulską z TOPO.
przybliżenie nam tego tematu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Odpowiem na te wszystkie pytania, które były tutaj zadane. Jednak chciałabym na początek parę słów na temat epidemiologii nowotworów skóry, bo to są przede wszystkim raki skóry. I proszę zobaczyć, że raki skóry to 75% wszystkich rozpoznanych nowotworów złośliwych. Czyli tak na dobrą sprawę 3/4 nowotworów dotyczą skóry. Z tych wszystkich nowotworów skóry najczęstszą będą właśnie raki skóry, bo one dotyczą 97%. I proszę zauważyć, że ryzyko zachorowania na raka skóry w ciągu całego naszego życia u rasy kaukaskiej, czyli u tej rasy białej polskiej, przekracza 20%, czyli co piąta osoba będzie miała nowotwór skóry. To jest bardzo ważna informacja, żeby sobie to uświadomić, dlatego że wtedy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że my tą skórę musimy badać samodzielnie, bo jeżeli samodzielnie tej skóry nie będziemy oglądać, nie będziemy na nią patrzeć, to nie zauważymy pewnych objawów i nie zgłosimy się w porę do lekarza. Proszę zauważyć jeszcze, że zachorowalność ona na nowotwory skóry wzrasta wraz z wiekiem. My teraz żyjemy coraz dłużej. Na dzień dzisiejszy właściwie 1/3 społeczeństwa jest już po 65 roku życia i to ryzyko zachorowania na nowotwór skóry jest w tej grupie zdecydowanie większe. O rakach skóry i histopatologii mówiła wcześniej już pani doktor dermatolog. Proszę tylko zauważyć, że najczęstszym nowotworem, bo w 80% raków skóry jest rak podstawnokomórkowy. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że leczenie tego raka polega głównie na usunięciu zmiany chirurgicznej, chirurgicznie i na tym kończymy całe leczenie onkologiczne. Czyli jeżeli zgłosi się chory do lekarza wcześniej, to tak na dobrą sprawę zmiana będzie usunięta, będzie nieduża blizna i pacjent jest całkowicie wyleczony z choroby. A tak jak już wspomniałam, jest to najczęstszy nowotwór u człowieka i on generalnie rozwija się z uwagi na to, że jesteśmy narażeni na promieniowanie słoneczne. Jeżeli dochodzi do kumulacji tego promieniowania słonecznego, dochodzi do kumulacji zaburzeń genetycznych, no i będą rozwijały się nowotwory skóry, przede wszystkim, tak jak mówię, te raki. One generalnie będą się pojawiały w tych miejscach, które nie są narażone, które są właśnie narażone na promieniowanie słoneczne, czyli twarz, szyja, tułów czy kończyny. Proszę zobaczyć, jak wygląda obraz taki kliniczny raka podstawnokomórkowego skóry. Tu jest kilka rodzajów tych nowotworów. One mogą być płaskie w postaci takiej wrodziejącej zmiany. O tej pierwszej pani, którą tutaj Państwo widzicie, ja powiem jeszcze na końcu, bo to jest dosyć ciekawa historia, ale to mogą być też takie zmiany kraterowate, mogą to być różnego rodzaju owrodzenia czy niegojące się rany. Proszę zobaczyć, jaka jest skuteczność metod miejscowego leczenia tych nowotworów podstawno-komórkowych. Jeżeli zresekujemy tą zmianę, no to ryzyko, że zmiana nam nawróci w ciągu 5 lat jest do 5%. Jeżeli stosujemy dodatkowo jeszcze tak zwaną mikrochirurgię MOSA, czyli wycinamy tą zmianę od razu z kontrolą mikroskopową zmiany, no to tutaj mamy, że ryzyko nawrotu do około 1%. Natomiast to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to są czerniaki. Są to nowotwory skóry, które zdecydowanie rzadziej pojawiają się niż raki. Niemniej jednak są to nowotwory, które są bardzo nowotworami agresywnymi. To nie są raki, bo one powstają z komórek barwnikowych, które zawierają melaninę, czyli ten barwnik odpowiedzialny za brązowienie skóry. Ale są nowotworami agresywnymi, dlatego że w momencie, kiedy dochodzi do rozsiewu procesu nowotworowego, ta choroba już wtedy jest chorobą najczęściej trudną do leczenia i zdecydowanie skraca życie chorym. Pomimo, że na dzień dzisiejszy w Polsce mamy dostępne wszystkie leki, które są odpowiedzialne za leczenie czerniaka. Te komórki, które zawierają melaninę,
One znajdują się nie tylko w skórze, ale również w innych narządach. Znajdują się także w błonach śluzowych, przewodzie pokarmowym. Znajdują się również w oku i w tych wszystkich miejscach może rozwijać się nam pierwotnie czerniak. Te czerniaki błon śluzowych, one są rzadkie, ale ważne jest to, żeby czym szybko rozpoznać taką zmianę, która rozwija się w obrębie właśnie błon śluzowych. Może to być w obrębie rejonu głowy i szyi, ale również w obrębie przewodu pokarmowego, również narządów moczowo-płciowych, szczególnie to dotyczy kobiet, dlatego że te czerniaki mają po prostu złe rokowanie. I tak wyglądają już takie bardziej zaawansowane zmiany melanocytarne na błonach śluzowych. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną grupę czerniaków, to są czerniaki z nieznanego ogniska pierwotnego, gdzie one wykrywane są albo biopsją powiększonych węzłów chłonnych, albo czasami jest już to zmiana przerzutowa. Niemniej jednak te zmiany traktowane są jak czerniaki skóry. Wynika to z tego, że bardzo często zmiana na skórze ulega regresji, czyli było jakieś znamie, które było ciemne i ono w pewnym momencie zaczyna zanikać, dochodzi do regresji tej zmiany, a po pewnym czasie pojawia się już przerzut. Więc jeżeli na skórze będziecie Państwo mieli znamie, które nagle zniknęło, to jest to pewien niepokojący objaw, dlatego że być może był to czerniak, gdzie doszło do takiej samoistnej regresji, ale z tego znamienia w przyszłości mogą rozwinąć się przerzuty. Jeżeli mamy takiego czerniaka z nieznanego ogniska pierwotnego, to my tutaj musimy przeprowadzić pełną diagnostykę w poszukiwaniu tej pierwotnej zmiany. Musimy wykonać badanie fizykalne całej skóry, błon śluzowych, ale również badania okulistyczne, laryngologiczne i ginekologiczne, żeby popatrzeć, czy gdzieś tam taka jakaś zmiana czerniakowa nie jest ukryta, której od razu nie jesteśmy w stanie na skórze zobaczyć. Tak jak już mówiła wcześniej pani doktor dermatolog, generalnie nowotwory skóry, w tym również i czerniak, związane są z promieniowaniem słonecznym i to jest główne ryzyko powstawania nowotworów skóry i w tym czerniaka. Dlatego ta fotoprotekcja jest bardzo ważna. Niemniej jednak często zdarza się, że czerniaki powstają również w miejscach, które nie są narażone na promieniowanie słoneczne. I wówczas w zdecydowanej większości tych chorych mamy do czynienia z obecnością mutacji BRAF. No, ta mutacja powoduje, że komórki nowotworowe bardzo szybko się dzielą. Ten taki podział jest zupełnie niekontrolowany. No i dochodzi do wzrostu zmian czerniakowych i do przerzutów, do których najbardziej się boimy. Jeżeli chodzi o nowoczesne leki w leczeniu czerniaka, to tak na dobrą sprawę taką pierwszą rzeczą, która spowodowała, że ten rozwój się zaczął, to było właśnie odkrycie tej mutacji BRAF w komórkach czerniaka. 50% chorych to mutację z czerniakiem, 50% chorych z czerniakiem będzie tą mutację miało i od tego zaczęły się nowe leki, nowe terapie, które są dostępne w leczeniu chorych na czerniaki. Dla pacjentów, którzy mają mutację BRAF, mamy inhibitory BRAF-MEK. Są to leki, które powodują zatrzymanie podziału komórek czerniakowych właśnie z obecną mutacją, ale są też pacjenci, którzy tej mutacji nie mają i wówczas dla tych pacjentów jest immunoterapia. Immunoterapia również działa u chorych, którzy mają mutację BRAF. Mówi się, że nawet działa ona nieco lepiej niż u chorych, którzy tej mutacji nie mają. Immunoterapia w leczeniu chorych na czerniaki to jest leczenie, które nie jest leczeniem bezpośrednio nakierowanym na uszkodzenie komórki nowotworowej. Ono jest nakierowane na to, żeby podnieść odporność własną pacjenta, powodując, że ta odporność ulega aktywacji, dochodzi do aktywacji limfocytów, które poprzez to, że są aktywne, mogą niszczyć komórki nowotworowe. No niestety, jeżeli aktywujemy układ immunologiczny, no to też często będziemy mieli do czynienia z taką chorobą z autoagresji, no i to jest główne działanie niepożądane immunoterapii. Czyli tak jak już mówiłam, mamy leczenie celowane, to są właśnie inhibitory BRAF-MEK, one działają bezpośrednio na komórki zmutowane, powodując, że ten szlak, który się uaktywnił przez mutację, jest przerywany i wtedy komórki umierają.
to jest działanie bardzo szybkie, bardzo szybko dochodzi do remisji zmian, do ustępowania tych zmian. Natomiast drugą metodą jest immunoterapia, która działa poprzez stymulację układu immunologicznego, podniesienie aktywności układu immunologicznego i przez to dochodzi do uszkodzenia komórek nowotworowych, no i też dłuższego przeżycia. To, co macie Państwo na tym grafie pokazane, to jak zmieniało się leczenie onkologiczne na świecie, jak powstawały kolejne leki. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy dostępne wszystkie te terapie, które macie tutaj Państwo przedstawione. Także program lekowy, który jest w leczeniu chorych na czerniaka, jest bardzo dobrze skonstruowany, także my możemy stosować te terapie w różnych sekwencjach, w różnych liniach. Możemy również stosować nie tylko u chorych, te terapie u chorych, którzy mają chorobę przerzutową, ale również stosujemy jako leczenie uzupełniające, czyli po usunięciu zmiany czerniakowej, wykonaniu węzła wartownika, jeżeli okazuje się, że ten węzeł jest zajęty przez komórki czerniakowe, wtedy możemy zastosować leczenie uzupełniające, ono wtedy trwa rok. No i w zależności od rodzaju czerniaka, czy jest mutacja, czy nie ma, możemy stosować immunoterapię, bądź też inhibitory BRAF-MEK. Proszę zobaczyć, jak wygląda odpowiedź na leczenie inhibitorami BRAF-MEK. To jest mój pacjent, który zgłosił się do mnie z bardzo zaawansowanym procesem nowotworowym. Z tym, że to nie jest pacjent, który się zgłosił dlatego, że on tak długo wyczekiwał, tylko te guzy, które Państwo widzicie, one rosły w zastraszającym tempie. Tam z tygodnia na tydzień te zmiany się powiększały. On bardzo był chorym bólowym. I proszę zobaczyć, że w ciągu tygodnia te zmiany się zmniejszyły, a w ciągu miesiąca właściwie przestały być widoczne i u tego chorego udało się właśnie dzięki terapii, którą BRAF-MEK, zejść całkowicie z leczenia przeciwbólowego. On był na bardzo silnych lekach morfinowych, przeciwbólowych, bo te dolegliwości były tak silne. Natomiast w trakcie naszych terapii pojawiają się również działania niepożądane i powstają też paradoksalnie inne nowotwory skóry. I tu macie Państwo przykłady raków podprądokomórkowych, które powstają w czasie terapii inhibitorami BRAF-MEK. Taki był obraz kliniczny tych zmian, które się pojawiały. Wtedy leczenie oczywiście jest przede wszystkim chirurgiczne. I jak wspomniałam już na początku, chciałam pokazać taką historię pacjentki. Proszę zobaczyć, to jest pacjentka, która była leczona w trakcie pandemii. Ona przychodziła do gabinetu, nic się nie przyznawała, że ma jakąś zmianę na brodzie. Była cały czas w maseczce. Jak ją zapytałam w pewnym momencie, czy coś ją niepokoi, powiedziała, że jakaś zmiana, coś tam jej się pojawiło na brodzie, poprosiła, żeby ściągnęła maseczkę i to była ta zmiana, która zaczęła ją niepokoić, a która przez długi czas się rozwijała właśnie pod maseczką. Dlaczego ja to pokazuję? To jest taka informacja o tym, że żeby przede wszystkim pokazywać lekarzowi wszystkie zmiany, które Państwa niepokoją. Lekarz oczywiście bada, rozbiera pacjenta, ogląda skórę, ale to tak na dobrą sprawę Państwo powinniście obserwować sami siebie, bo jesteście z tą skórą i z sobą najdłuższy okres czasu. I to na Waszych barkach leży Wasze zdrowie. Jeżeli Państwo się sobą nie zainteresujecie, nie zajmiecie się swoimi znamionami, zmianami na skórze, to nikt tego za Was nie zrobi. Oczywiście są miejsca, które są niedostępne, trudne do obserwacji, dlatego warto poprosić osobę blisko, żeby obejrzała, czy coś się nie dzieje, sprawdziła. A jeżeli cokolwiek Was niepokoi, no to trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Takim standardem, który powoduje, że powinniśmy się zgłosić do lekarza ze zmianą na skórze, to jest tak zwane czerniakowe ABCD. A to znaczy asymetria, czyli jeżeli zmiana na skórze jest asymetryczna, czyli ma jakaś jest taka nierówna. B to są brzegi, jeżeli brzegi tej zmiany są poszarpane, nierówne, również wskazuje to, że to ta zmiana jest w jakiś sposób podejrzana. C to z angielskiego kolor. Jeżeli jest wielokolorowa, czyli ma trochę brązowego, trochę czerwonego, troszeczkę jakieś zabarwienie takie jest jakieś różowe, to wtedy na pewno ta zmiana
jest zmianą, która będzie wskazywała na to, że coś jest to niepokojącego. D to jest długość. Jeżeli zmiana jest większa niż, ma średnicę większą niż 5 mm, czyli to jest dosyć duża zmiana, bo to jest pół centymetra, to na pewno taka zmiana jest zmianą podejrzaną i powinien ją zobaczyć lekarz. I E, czyli ewolucja. Jeżeli zmiana się zmienia, rośnie, zwiększa swój wymiar, albo też jest swędząca, krwawiąca i tak dalej, jest to na pewno zmiana na skórze, która wymaga interwencji lekarskiej. I proszę zawsze pamiętać o tym, to co ja powtarzam, że tak na dobrą sprawę w centrum uwagi jest zawsze chory, nie sama choroba, dlatego powinniśmy zwracać uwagę na całość obrazu klinicznego, na to, co się z nami dzieje, jak się zachowujemy w trakcie leczenia, w trakcie terapii. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć. Mówiła już o tym pani doktor dermatolog, że całe nasze zachowanie, całe nasze życie to jest jakby praca na to, żeby rozwijały się różnego rodzaju choroby. Jeżeli my zachowujemy zdrowy tryb życia, dobrze się odżywiamy, mamy ruch, unikamy alkoholu, papierosów i tak dalej, to mamy szansę na to, że choroba nowotworowa nie rozwinie się w naszym organizmie, że będziemy w dobrym stanie przez długie lata. Proszę zobaczyć, jak wyglądają nowotwory, które są związane z paleniem tytoniu. To nie jest tylko rak płuca, tak jakby nam się wydawało, ale to również są nowotwory ginekologiczne, to również są nowotwory związane z układem, z przewodem pokarmowym, to również są nowotwory rejonu głowy i szyi i również nowotwory związane z pęcherzem moczowym, nerkami czy przewodami moczowymi, a także niektóre nowotwory związane z układem krwionośnym. To jest grupa nowotworów związana z paleniem tytoniu. I proszę zerknąć tutaj jeszcze, to jest grupa nowotworów związana z otyłością i brakiem aktywności ruchowej. I tak na dobrą sprawę, praktycznie wszystkie nowotwory, które spotkamy, będą właśnie związane z otyłością i brakiem aktywności ruchowej. Dlatego to dbanie o siebie, dbanie o swój dobrostan, dbanie o to, żebyśmy mieli aktywność ruchową, żebyśmy nie byli otyli, nie palili papierosów, unikali nadmiernego promieniowania słonecznego, to wszystko przełoży się na to, że będziemy mieli szansę na długie życie w dobrym stanie i unikniemy zachorowania na chorobę nowotworową. Jest to niezwykle ważne, dlatego że zdecydowanie lepiej nie zachorować i zastosować tą prewencję pierwotną, niż potem leczyć chorobę nowotworową, pomimo tego, że te efekty leczenia chorób nowotworowych są coraz lepsze, mamy coraz lepsze leki, coraz lepsze metody terapeutyczne, no niemniej jednak zawsze jest to już ogromnym problemem. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękuję pan profesor. Usłyszeliśmy i zobaczyliśmy na własne oczy, jak różną postać mogą przyjąć nowotwory skóry. Wiemy też, że medycyna w ostatnich latach w tym obszarze niesamowicie przyspieszyła i to jest bardzo budujące. Mamy mnóstwo terapii i leków dostępnych. Usłyszeliśmy perspektywę lekarzy, ekspertów. A teraz posłuchajmy perspektywy pacjenta. Pani Ewelina zgodziła opowiedzieć się nam swoją historię życia z nowotworem, leczenia, walki z tym nowotworem. I dzień dobry pani Ewelino. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ja się tak zaskoczyło. Ciemno zrobiło. U mnie w pokoju tak. Jeszcze raz dziękuję za pani obecność i proszę powiedzieć, od kiedy pani choruje na czerniaka? Kiedy została pani zdiagnozowana? Zdiagnozowana zostałam w lutym 2016 roku. Czerniakiem okazał się pieprzyk na plecach,
który złośliwy niestety, który miał wszystkie te fazy, o którym wcześniej powiedziała pani doktor. Ja go troszkę ze stresów przechodziłam, znaczy ja czułam intuicyjnie, że coś tam się dzieje niedobrego, ale brałam to na poczet na przykład, bo na plecach bardzo trudno było mi zobaczyć, w jakim on jest stanie. Natomiast faza końcowa tego pieprzyka po prostu się rozkrwawiła mi na plecach przy leżeniu. Akurat byłam na zajęciach jogi. Wtedy rzeczywiście pobiegłam do dermatologa. Wycięto mi to znamie do badania histopatologicznego i rzeczywiście wtedy dostałam diagnozę nowotwór skóry złośliwy. Co wtedy pani poczuła? Jakie emocje towarzyszyły tam tej diagnozie? No to w ogóle był bardzo dziwny dzień, bo niechcący dostałam badania do ręki przez pomyłkę i otworzyłam diagnozę w pracy. Więc najpierw pojawiły mi się takie literki jak w kreskówce, nowotwór złośliwy skóry. Na tamten moment pamiętam totalny stupor. Znaczy nie wiedziałam, co robić, gdzie dzwonić, z kim rozmawiać. I zadzwoniono do mnie rzeczywiście od lekarza i poproszono o przyjście i tam wyjaśniono mi, co powinnam zrobić, pierwsze kroki. Zgłosiłam się do onkologa. Później była operacja, wycięcie tego znamiona z docięciem skóry do środka i wszystko wydawało się w porządku. Węzeł wartowniczy był zajęty, to o czym też wcześniej pani doktor mówiła. I przez 3 miesiące wydawało się, przez kolejne 3 miesiące po tej operacji, wydawało się, że wszystko będzie w porządku. Niestety wynik tomografii pokazał przerzuty do płuc. I to było dokładnie w październiku 2016 roku. No i kolejne niedowierzanie. Pierwsza myśl, która mi towarzyszyła, to była tylko jedna taka myśl na tę całą ilość lat choroby. No dobrze, no skoro do tej pory nie wyprawiłam wesela, to wyprawię swój pogrzeb, zaplanuję swój pogrzeb. Ale to było tylko i wyłącznie raz. W styczniu 2017 roku dostałam dawkę nivolumabu. Wcześniej zakwalifikowałam się do badań klinicznych, natomiast nagle te guzki tuż przed podaniem leku albo no nie wiadomo czy leku, no bo w badaniach nigdy nie wiadomo, nagle moje guzki skórne zaczęły niknąć, więc jakby dostałam nivolumab, bo z badań, które miały polegać na wstrzykiwaniu bezpośrednio leku bezpośrednio do guzka, no nie mogło to się odbyć. Nivolumab przyjmowałam od stycznia 2017 do 2019 roku do września. Wszystko poznikało. Jakby totalna regresja na tą chwilę. Ja w międzyczasie jeszcze w 2017 roku przez przypadek, zupełny przypadek, bo akurat zachciało mi się zmienić okulary, odkryłam, właściwie pani doktor okulista odkryła u mnie czerniaka oka, więc miałam dwa czerniaki jednocześnie. I w 2017, zaraz po rzeczywiście diagnozie, zgłosiłam się do Krakowa. Tam poddano mnie brachyterapii i od tamtej pory jestem pod stałą opieką oczywiście
tamtejszych lekarzy. Regularnie, teraz co 2 lata do nich jeżdżę. Natomiast sama się badam rzeczywiście i skórę, i oko regularnie. Także w tej chwili te 2 moje nowotwory są w regresji, mają się, nawet dziwnie powiedzieć, mają się dobrze. Nie mają się, nie ma już. Pani się ma dobrze, na szczęście. Ja się mam dobrze, tak. Tak. A co było najtrudniejsze w czasie terapii, w czasie leczenia, walki z tym nowotworem, nowotworami? Myślę, że te początki, ta moja niewiedza, co robić, jak siebie ratować. Natomiast pomogło, ja jedyne, co myślę, że dobrze zrobiłam, to rzeczywiście słuchałam się lekarzy, a nie czytałam w Google, kiedy umrę. Ja w ogóle do Google nie zaglądałam, żeby się dowiedzieć, jakie są moje opcje. Podeszłam do tego zupełnie, no właściwie słuchałam się zaleceń, stosowałam regularnie, no wiadomo, chodziłam na dostawy leków, że tak powiem, kolokwialnie, a przy tym postanowiłam, właściwie to tak naturalnie dosyć, bo wcześniej powiedziałam, że tylko raz była taka myśl, że zaplanuję pogrzeb, natomiast świadomość tego, że może mi się coś stać, była zawsze. Ale zwyciężyła, w przypadku moim oczywiście, zwyciężyła takie pozytywne nastawienie do mojej choroby i do tego, co mnie otacza i samego życia, planowania życia. Ja się nie poddałam, jeśli chodzi o to. Nadal chciałam sobie kupować torebkę bez informacji w głowie, a po co. Zaadoptowałam pieska ze schroniska w pandemii. To jakby wszystko, miałam takie poczucie i w to wierzyłam rzeczywiście, że ta choroba jest, muszę jakby regularnie się badać, leczyć, przyjmować leki, natomiast ona ze mną nie wygra, w tym sensie, że ja starałam się prowadzić życie takie, jakie do tej pory. Bardzo pomogli też ludzie, z którymi pracowałam, i przyjaciele, i rodzina rzeczywiście, natomiast na same badania i na samą na onkologię jeździłam sama. Miałam taki w głowie taki pomysł, że potraktuję to trochę, ale to, jak mówię, to jest moja tylko i wyłącznie moje traktowanie tego raka, tej choroby, że potraktuję go trochę jak projekt, czyli przyjeżdżam na onkologię, rozmawiam z moją panią onkolog i poddaję się lekowi, wychodzę stamtąd ze słuchawkami na głowie, z muzyką. Tak to przetrwałam, te 4 czy 5 lat. A czy można powiedzieć, czy pani życie zmieniło się w jakiś sposób, albo nastawienie do życia po diagnozie, po tym leczeniu, które wciąż trwa, ale jakby jest pod kontrolą ten nowotwór? Za każdym razem, kiedy czy znajomi mnie o to pytają, czy ktokolwiek, ja wiem, że to może zabrzmi głupio albo niedorzecznie, ale akurat ta choroba dała mi więcej, niż mi zabrała. A przede wszystkim nie ma takiej rzeczy, no być może akurat śmierć bliskich jest taką rzeczą, to na pewno, natomiast nie ma takiej rzeczy, nie wiem, stresy w pracy, jakikolwiek problem, do którego ja w tej chwili i którego ja nie rozwiązuję ze stresem. Znaczy rzeczy właściwie żyję bez stresu, o, może tak to powiem. Ta choroba wyzwoliła mnie ze stresu.
bo ten stres był tak duży na początku, że chyba większego nie przeżyłam, jak myślę sobie. Tak, to mogę powiedzieć o tym, że rzeczywiście ona mi więcej dała niż zabrała. To piękne podejście. A co by Pani radziła innym pacjentom, pacjentkom, którzy mierzą się z chorobą nowotworową, czy z czerniakiem konkretnie? Jakieś przesłanie? Trudno radę, bo to wiadomo, że każdy jest inny i ja jestem daleka od rad, natomiast jak rozmawiam z osobami, które są chore, rzeczywiście dostaję też telefony od pacjentów z Alivii też. Zwykle opowiadam swoją historię i ona się opiera na jednej rzeczy, a mianowicie tak jak ja sobie poradziłam, ale to jest, uważam, że akurat z tym wygrałam w tej chorobie. A mianowicie o pozytywnym nastawieniu, że czerniak to nie koniec życia, tak jak ja wtedy sobie pomyślałam na początku diagnozy. Jakby z czerniakiem rzeczywiście można żyć i jestem tego przykładem. I totalnie prowadzić życie takie, jakie się prowadziło, albo mocniejsze nawet. No, tak jak mówiłam, nie mam teraz żadnego stresu, problemy nie są dla mnie problemami, to są wszystko rzeczy do rozwiązania. I rzeczywiście to pozytywne nastawienie moje do wszystkiego, co jest związane akurat z tym okresem i chodzenia do lekarzy, i badania się, to wszystko jest jakby częścią mojego życia. Zaakceptowałam to, pogodziłam się z tym i rzeczywiście w tej pełnej pozytywnego nastawienia żyję, może tak. Rzeczywiście, to tak w moim przypadku zadziałało. Wierzę, że w przypadku wielu innych pacjentów, gdyby mieli taką odwagę spojrzeć z tej strony, też by pomogło. Mamy tu komentarz, że Pani historia na pewno dodaje siły i odwagi innym pacjentom. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. I za przyjęcie naszego zaproszenia. Pacjenci i opiekunowie osób ze zdiagnozowanym nowotworem często są bardzo zagubieni. System ochrony zdrowia niestety nie jest w stanie zrealizować potrzeb, choćby takich informacyjnych. Koleżanka z Fundacji Jadwiga Chojecka przedstawi Państwu informacje o wsparciu, jakie nasza fundacja oferuje. Zapraszam Jadwigę. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za ciekawe wykłady i też za wypowiedź pani Eweliny, która rzeczywiście daje nadzieję na taki happy end. Opowiem króciutko o samej fundacji oraz o wsparciu finansowym, jakiego udzielamy pacjentom. Tutaj się przełączam. Fundacja powstała w 2010 roku na bazie doświadczeń Agaty Polińskiej i Bartosza Polińskiego. Agata w młodym wieku zachorowała na nowotwór i to, co ją spotkało, pozwoliło zrozumieć, z czym boryka się polski pacjent. I to był jakby początek do tego, żeby odpowiedzieć na te problemy, które dotykają pacjentów onkologicznych. Czym zajmuje się fundacja? Prowadzimy program Alivia Onkozbiórka, w ramach którego można pozyskiwać środki na wydatki związane z leczeniem. Prowadzimy działania rzecznicze, można do fundacji zadzwonić, napisać i tu udzielamy informacji, wszelkich informacji, jakie posiadamy. Prowadzimy bazę wiedzy o raku, która stanowi wiarygodne źródło informacji, tłumaczymy publikacje naukowe, tworzymy własne artykuły. Mamy cztery portale pomocowe, to jest Onkomapa, taki przewodnik po przyjaznych ośrodkach onkologicznych, Kolejkoskop, gdzie można znaleźć informacje na temat badań diagnostycznych, takich jak rezonans, tomografia, wykonywanych w ramach NFZ-u.
Prowadzimy portal Prosto w Raka, gdzie znajdują się informacje na temat badań genetycznych oraz Onkoindeks. Tam znajdują się informacje na temat leków stosowanych w przypadku różnych typów nowotworów. Prowadzimy też kampanie edukacyjne i społeczne. Jako fundacja jesteśmy zwolennikami takiej aktywnej postawy wobec choroby. Uważamy, że nikt o nas nie zawalczy bardziej niż my sami. Staramy się dawać te narzędzia do poszukiwania informacji i dzięki temu pacjent ma szansę właśnie na takie optymalne, najlepsze leczenie, a też jakby pomagamy w przejściu przez tą trudną drogę, jaką jest choroba onkologiczna. Wiemy, że choroba to wyzwanie nie tylko psychiczne, psychologiczne, ale również finansowe. Stąd możliwość dołączenia do fundacji i uruchomienia u nas zbiórki. Teraz dlaczego warto dołączyć do fundacji Alivia? Dzięki temu mają Państwo możliwość kontakt z ekspertami, z osobami, które mają szeroką wiedzę na temat leczenia onkologicznego. Sprawnie przekazujemy środki i szybko obsługujemy naszych podopiecznych, uruchamiamy zbiórki praktycznie z dnia na dzień. Wspieramy również promocję zbiórek, można u nas pozyskiwać 1% podatku, prowadzić przez Facebooka zbiórki, przez Allegro aukcje. Podopieczni mają dostęp do panelu użytkownika, tam jest możliwość prowadzenia galerii, inne również funkcje dziennika. No i przede wszystkim jest to legalna zbiórka, która nie podlega opodatkowaniu, ponieważ pomoc niesiemy w ramach pomocy społecznej. Co zyskuje pacjent dołączając do nas? No przede wszystkim zbiórki. Nasze zbiórki są weryfikowane, dołączając do fundacji przedstawia nam się dokumentację medyczną, w związku z tym zwiększa to wiarygodność takiej zbiórki. Przejrzystość oraz efektywność wydatkowania, zwroty odbywają się na podstawie dokumentów księgowych, finansujemy określone wydatki związane z chorobą onkologiczną. No i co najważniejsze, daje to wzrost na większą szansę na powrót do zdrowia. A również poczucie bezpieczeństwa, posiadając środki, pozwala nam to na też takie poczucie, że w razie gdyby leczenie przestało być finansowane, mamy możliwość właśnie finansowania go z tych środków zebranych w fundacji. 90% jest przeznaczonych na bezpośrednią pomoc, 10% przeznaczamy na promocję tych zbiórek, opłaty bankowe i inne wydatki związane właśnie z prowadzeniem programu. Co zyskuje darczyńca? Przede wszystkim taką darowiznę można odpisać od dochodu i pomniejszyć podatek. No, w przypadku firm jest to często ocieplenie wizerunku. No i często jest tak, że chcemy w jakiś sposób pomóc. Dowiadujemy się, że ktoś bliski jest chory, ale nie wiemy do końca jak. I teraz taka możliwość wsparcia finansowego daje nam poczucie, że rzeczywiście realnie możemy nieść taką pomoc. Dla kogo skierowany jest program? Osoby powyżej 18 roku życia oraz osoby ze stwierdzonym oczywiście nowotworem złośliwym. Jak dołączyć do fundacji? No tutaj procedura jest bardzo prosta, praktycznie z dnia na dzień można zbiórkę uruchomić, trzeba wejść na stronę fundacji www.alivia.org.pl, następnie zakładka szukasz pomocy, zostań podopiecznym i dalej przechodząc możemy się zarejestrować i założyć zbiórkę. Jeżeli chodzi o dalsze działania, trzeba przygotować profil z informacją, na co chciałoby się zbierać środki, załączyć zdjęcie oraz przesłać dokumenty, czyli umowę, którą podpisuje się z fundacją. I dalej już zakładamy zbiórkę. Co otrzymuje podopieczny w momencie uruchomienia takiej onkozbiórki? No, jest to strona dedykowana w serwisie Alivi. Wsparcie oczywiście ze strony mojej i koleżanki, która tutaj obsługuje ten program. Podopieczni włączani są w mechanizm wpłat online, tych szybkich przelewów. Można również poprzez PayPala i przelewem tradycyjnym przekazywać wsparcie.
Dostęp do panelu użytkownika, o tym wspomniałam wcześniej, można tam prowadzić galerię, dziennik, zdjęcia zamieszczać i jakby informować na bieżąco, co u nas się dzieje. Również udostępniamy poradnik, jak gromadzić środki, zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Tam znajdują się podpowiedzi, co robić, żeby właśnie pieniądze się zbierały. My promujemy zbiórki naszych podopiecznych, umieszczamy płatne reklamy, staramy się też media zainteresować skarbonkami naszych podopiecznych. Przygotowujemy również projekt ulotki oraz plakatu, który finansujemy do kwoty 500 zł. Można wydrukować takie materiały promocyjne, a my sfinansujemy taki druk. Co robić, żeby środki się zbierały? No tutaj rzeczywiście potrzebne jest zaangażowanie ze strony fundacji, jak również ze strony podopiecznego. Czyli przede wszystkim trzeba poinformować bliskich znajomych, że taka zbiórka jest prowadzona, przesłać link dalej z prośbą o udostępnienie. Działania lokalne, no tutaj można roznieść ulotki, rozwieścić plakaty w okolicy z informacją, że taka zbiórka jest prowadzona. Można również kontaktować się z mediami, prosząc o udostępnienie apelu o naszej prowadzonej przez nas zbiórce. Starać się o darowizny od firm, innych fundacji, które często rzeczywiście takiego wsparcia udzielają. Działania w internecie, tutaj zbiórki przez Facebooka, aukcje przez właśnie Allegro Charytatywni, z którymi mamy podpisaną umowę, jak i w okresie rozliczenia 1% podatku można również starać się o wsparcie w ramach właśnie 1%. Na co można przeznaczyć środki? Zwracamy koszty związane z chorobą onkologiczną. To nie są tylko koszty leków, to są też koszty dojazdów do ośrodka, badań diagnostycznych, konsultacji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. No oczywiście środki farmakologiczne, terapie oraz inne wydatki związane z chorobą onkologiczną, to co ważne, zwracamy koszty terapii, które mają udowodnioną naukowo skuteczność. Metody niekonwencjonalne u nas nie są finansowane. Jeżeli chodzi o przekazanie środków, to tutaj procedura jest bardzo prosta. Po zalogowaniu się do profilu pojawia się zakładka refundacje finansowania. Przechodząc dalej, wybieramy właśnie jeden z tych trybów. Refundacja jest wówczas, gdy ponosimy koszt, mamy fakturę, przedstawiamy tą fakturę właśnie przez ten portal. I my następnie zwracamy środki na konto podopiecznego, mamy też tryb finansowania powyżej pewnej kwoty, można nam przekazać dane do przelewu i te pieniądze przelewamy bezpośrednio na rzecz sprzedawcy takiej usługi. Także myślę, że pokrótce to byłoby tyle, gdyby ktoś tutaj z Państwa miał jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Ja już się włączam. Bardzo dziękuję Jadwiga za szczegółowe opowiedzenie o tym, jak działają nasza onkozbiórka. Mamy kilka pytań. Pozwolę sobie, mimo że już czas zmierza ku końcowi naszego spotkania, ale pojawiły się pytania, więc mam nadzieję, że nasze ekspertki odpowiedzą. Pierwsze pytanie. Jest o kontrolę dermatologiczną, więc pozwolę sobie skierować do pani doktor, dermatolog. Mam pytanie, jak należy rozumieć wynik histopatologiczny, guz mieszany, z czego to wynika? Wynik z usuniętej zmiany z wielkim marginesem na brodzie było podejrzenie włókniaka lub tłuszczaka. Jak często należy kontrolować dermatologicznie? Halo. Przepraszam, tutaj jakiś problem był z łącznością. Już się widzimy, słyszymy. Co do odpowiedzi na pytanie co do badania histopatologicznego zmieszany, no myślę, że tam powinno być jakieś rozwinięcie. Jeżeli to był wycinany włókniak, tak? I było podejrzenie, tak, włókniaka i tłuszczaka. I tłuszczaka.
No więc tak jak gdyby GUS, znaczy trochę za mało jest w odpowiedzi histopatologicznej moim zdaniem, natomiast i powinno być, podejrzewam, że jak gdyby GUS mieszany tłuszcza, włókniakotłuszczak, albo tak, to, tak do tego można właściwie podejść, tak? Tak to rozumiem. Natomiast jeżeli tego rodzaju guzy raczej są guzami łagodnymi, więc tutaj kontrola taka, nazwijmy to, rutynowa, bo zazwyczaj bierzemy pod uwagę, ja przynajmniej w mojej praktyce, pacjenta w całości, tak? Jeżeli widzę różne zmiany, bo jakie ma znaczenie ten, czy włókniak, czy tłuszczak, ono ma znaczenie, szczególnie pierwsze wycięcie takiej zmiany, to takie poglądowe, tak? Wiemy, z czym mamy do czynienia. Jeżeli wiemy, że zmiana jest łagodna, no i wtedy odpowiednio ustawiamy sobie kontrolę. W przypadku zmian łagodnych kontrola jak gdyby nie jest taka wymagana, natomiast zazwyczaj wymaga kontroli to, jeżeli pojawiają się te zmiany się pojawiają sukcesywnie i trzeba wtedy podjąć decyzję, czy jaka jest ich rola u nas, tak? Czy one nam przeszkadzają, czy one nam funkcjonalnie przeszkadzają, bo czy można uznać to za jakieś takie gdyby zmiany mnogie i wtedy podjąć takie regularne wycinanie, jeżeli to jest w jakichś miejscach typu ręce, typu na przykład pod pachą czasami występują, tak? Tego typu zmiany. Nie wiem, jakiej wielkości też była ta zmiana. Rozumiem, czyli najlepiej skierować to pytanie do swojego lekarza prowadzącego, który... Tak, ten, który widział, musi jak gdyby się określić, musi się wypowiedzieć. Dokładnie. Bo jak gdyby planowanie tego przez samego pacjenta jest trudne. Zawsze w konsultacji z lekarzem. Dobrze. Drugie pytanie chyba do pani profesor bardziej. O pacjenta lat 75 z dużą ilością znamion, obciążony rakiem prostaty, chorobą Parkinsona, ostatnio bardzo chudnie. Lekarze mówią, że trzeba wyeliminować podejrzenie czerniaka, czyli wyciąć podejrzane i zrobić badania histopatologiczne, ponieważ rozpoczęcie podawania leków na Parkinsona w nawiasie dopamina może powodować progres choroby. Jakie jest prawdopodobieństwo wyeliminowania wszystkich zmian przed rozpoczęciem podawania leków, skoro niektóre z tych zmian są dawne, a pojawiają się też nowe, w trakcie leczenia może wystąpić takie ryzyko. Czy taki pacjent musi być stale monitorowany dermatologicznie? I pytanie, czy rak prostaty i czerniak są jakoś powiązane? Czy jest większe prawdopodobieństwo zachorowania w takim przypadku? No bardzo długie, skomplikowane pytanie, ale... Ja myślę, że tak. Zaczęłabym u takiego chorego od pełnego badania dermatologicznego i dermatoskopii. Dlatego, że jeżeli tych znamion jest bardzo dużo, no to nie da się wszystkiego usunąć, a szczególnie tak usuwać systematycznie każdego tego znamienia. Usuwamy tylko te znamiona, które się nam wydają podejrzane w badaniu klinicznym, w badaniu fizykalnym, w badaniu dermatoskopowym. No a jeżeli leczymy takiego chorego, no bo myślę, że tutaj, jeżeli pacjent jest z chorobą Parkinsona, no to takie leczenie trzeba zacząć, bo z pewnością choroba będzie się posuwała i tak na dobrą sprawę komfort życia będzie u takiego chorego się zdecydowanie obniżał, jeżeli on zostanie bez leczenia choroby Parkinsona. No taki pacjent pozostaje w stałej po prostu, w stałej obserwacji dermatologicznej, dermatoskopowej. No nie ma tutaj innego wyjścia. To jest chory, który jest po 70 roku życia, więc ryzyko, że rozwinie się u niego nowotwór jest większe, bo to wynika z jakby z wieku takiego chorego. Jeżeli chodzi o nowotwory prostaty i czerniaka, nie ma tutaj żadnego takiego bezpośredniego związku między tymi nowotworami. Natomiast no, jeżeli chodzi o raka prostaty, to on w tym wieku jest nowotworem, no, który no występuje i dosyć często u starszych mężczyzn się rozwija. Ja tutaj w pierwszej kolejności rozpoczęłabym leczenie choroby Parkinsona pod dokładną kontrolą lekarza dermatologa i pod kontrolą dermatoskopową tych znamion, które są na skórze.
Bardzo dziękuję. A jeżeli chodzi właśnie o ocenę dermatoskopową, ocenę w ogóle znamion, ostatnie pytanie, które wpadło, co Panie sądzą o korzystaniu z aplikacji, które służą ocenie zmian, czy które one wykorzystują maszynowe uczenie się, więc czy jest to przyszłość, czy oko lekarza jest raczej niezbędne, nawet na tych pierwszych, w pierwszym etapie? Czy z mojego doświadczenia, jeżeli mogę, tak? Nie sądzę, żeby ta aplikacja załatwiała sprawę, dlatego że nawet same dermatoskopy, mam kilka dermatoskopów, one między sobą, ja często biorę dwa, czasami jeszcze dodatkowo robię taki, mam quasi-wideodermatoskop, jeszcze dodatkowo, żeby powiększyć. Nie będzie na pewno ta aplikacja miała jak gdyby znaczenia rozstrzygającego, raczej takie wskazujące, że może trzeba się czymś tam zająć. Może być pomocna, natomiast jak gdyby no mam wątpliwość w tej kwestii. Ja nie wiem jak pani profesor, ale... A ja jestem dokładnie tego samego zdania. No, z pewnością aplikacja będzie przydatna do takiego, jeżeli będzie sobie pacjent sam to w domu mógł zrobić i sprawdzić te znamiona, no i zgłosić się do lekarza, żeby potwierdzić albo zaprzeczyć tej diagnozie. No, mimo wszystko, mimo tych wszystkich dodatkowych urządzeń, które w tej chwili mamy, które nam na pewno bardzo pomagają i wiele rzeczy załatwiają za nas, no to jednak ciągle to są tylko maszyny, które mają nam pomóc. Ja jeszcze bym tylko dodała, że ewentualnie można by zasugerować twórcom takiej aplikacji, żeby ona bardziej pilnowała kontroli tych sukcesywnych, tak? I najwyżej jakieś takie przypominajki, na co musisz zwrócić uwagę. To bym jak gdyby widziała u takiego pacjenta, który wymaga tej kontroli. Tak, regularność to podstawa i przypominania. Bo pacjenci często jak gdyby przegapiają. No my mamy tak ustawiony system, że nie dość, że pacjent jest zapisany, to jeszcze wysyłamy SMS-a przypominającego, bo pacjenci, szczególnie przy tych długich terminach, po prostu mylą im się dni, godziny i nie pamiętają. Potem robi się trochę bałagan. Tak? A pacjentowi akurat, szczególnie przy badaniu znamion, no trzeba poświęcić trochę czasu. Tak? Mam tych pacjentów dużo i tych znamion jest często tak dużo, a staram się naprawdę wyglądać wszystkie, bo nieraz się zdarzyło tak, że jakieś takie w tym rozgwieżdżonym niebie jakaś jedna drobna zmiana, no i okazywała się złośliwa. Tak? O, kolejne pytanie, myślę, że ciekawe. Czy zmiany skórne mogą być objawem innych nowotworów złośliwych? Oczywiście. Nawet mamy taką grupę, to znaczy pani profesor pewnie powinna się wypowiedzieć, natomiast mamy taką grupę tak zwanych rewelatorów nowotworowych. Są różne zmiany skórne, od najprostszych, takich tam typu rogowacenia słonecznego, a innymi rewelatorami są też inne choroby, na przykład choroba, niektóre choroby immunologiczne mogą współistnieć z nowotworami. Zapalenie skórnomięśniowe jest takim też schorzeniem, które często sugeruje współistnienie zmian nowotworowych. Tak, choroby, zmiany skórne mogą tak sugerować. Poza tym najprostsza rzecz, na przykład blada skóra, tak, może się zdarzyć. Bardzo miałam kiedyś takiego pacjenta, który przyszedł do mnie z zupełnie innych powodów, na przykład tam pacjent chodził z łuszczycą akurat, ale przecież tak blady, że ja go na CITO skierowałam na badanie morfologiczne i wręcz dzwonili, trzeba było ściągać pacjenta, bo tam były jakieś tam cechy aplazji chyba szpiku, już teraz dokładnie nie pamiętam. Nie? Super, myślę, że wyczerpałyśmy pytania. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję naszym gościniom. To był bardzo wartościowy czas z mnóstwem cennych informacji. Pani Ewelinie, jeszcze raz bardzo dziękuję za podzielenie się swoją historią i
tymi pozytywnymi fluidami i energią. I jestem przekonana, że gdyby wszyscy pacjenci onkologiczni mieli podobne nastawienie, statystyki byłyby dużo lepsze. Bardzo pokrzepiające jest to, że Czerniak mimo swojej złośliwości dzięki rozwojowi medycyny już nie jest wyrokiem, bo ja pamiętam, jak 20 lat temu bliska mi osoba miała diagnozę i ja korzystałam jednak z Google'a i tam dowiadywałam się, jakie są rokowania i było mi słabo. Na szczęście skończyło się dobrze, ale to, co pani profesor przedstawiła, te spektrum leków, które są dostępne, które pozwalają skutecznie leczyć czerniaka, jest niesamowite. Też jak mantra wraca przy każdym webinarze i przy każdym nowotworze chyba praktycznie, to stwierdzenie, że wcześniej wykryty nowotwór daje szansę wyleczenia albo przynajmniej skutecznego leczenia, zaleczenia, tak by można było żyć dłużej. Bardzo dziękuję za aktywność naszych słuchaczy i zadawane pytania i obecność. Już dziś zapraszam serdecznie do śledzenia naszego profilu na Facebooku, naszych stron internetowych, gdzie mamy bazę wiedzy z mnóstwem artykułów i poradników. Portal Prostowracha, gdzie o właśnie terapiach celowanych można i badaniach genetycznych, o których wspominała pani profesor, dowiedzieć się szczegółowo, nie tylko w temacie czerniaka. Onkomapa, czyli portal, gdzie możemy podzielić się opiniami na temat placówek, w których się leczymy i lekarza, albo znaleźć placówkę, w której będziemy się leczyć, jeżeli mamy diagnozę. Zapraszamy serdecznie do zaglądania na nasze strony i śledzenia zaproszeń na kolejne webinary. Jeszcze raz dziękuję za dziś. Życzę dobrej nocy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.